no w takim Warszawie jest więcej punktów sprzedaży niż w całej Szwecji. Chodzi o zakaz sprzedaży alkoholu, to jest to uchwała gminy. I uchwała gminy, my mamy narzędzie od jakiegoś czasu, które jest czymś takim jak inicjatywa uchwałodawcza i umożliwia jakby przedstawienie Radzie Gminy, czy to będzie, to może być Rada Miasta, tak, to może być Rada Gminy, no w zależności w jak dużej miejscowości mieszkacie, czy jest to wieś, czy jest to miasteczko, czy duże miasto. I tam jest, w zależności od progu liczby mieszkańców, jest od 100 do 300 podpisów trzeba zebrać, to jest naprawdę niewiele tak naprawdę, gdzie faktycznie ci radni mają obowiązek potem nad taką uchwałą, że tak powiem, się pochylić i odpowiedzieć na taką uchwałę. Korzystajmy z tych narzędzi, które daje demokracja bezpośrednia. I... Cześć, witajcie na kanale Lub Bezpośrednio. Z tej strony mówi do Was Agata Kępa. Dzisiaj rozmawiam z Janem Śpiewakiem. Cześć. Cześć, witam Was, witam Ciebie. Jeśli kojarzycie działalność Janka Śpiewaka z sieci, zwłaszcza tą ostatnią, to myślę, że możecie się domyślać tematu dzisiejszej rozmowy. Będzie o alkoholu, a raczej o prohibicji i ograniczeniach sprzedaży alkoholu. To właśnie tak może na początek w ogóle. Dlaczego ten temat jest dla Ciebie istotny? Dlaczego się nim zająłeś? Zająłem się nim, bo jest to potężny problem społeczny, który dotyka bardzo wielu ludzi. On jest problemem, można powiedzieć, bardzo demokratycznym, bo zarówno i ludzie zamożni, klasa średnia, jak i osoby, które no, zarabiają słabo, są nim dotknięci. Dotyka ludzi w różnym wieku, mieszkających i na wsi, i w miastach. I dotyka i przecina też bardzo wiele innych problemów, którymi ja się zajmuję na co dzień, chociażby takim jak funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. My pijemy alkoholu bardzo dużo w Polsce. Jesteśmy niestety tutaj jednym z liderów europejskich, a przede wszystkim dramatycznie wzrosło spożycie alkoholu w Polsce w ciągu ostatnich 20 lat. Piliśmy tego alkoholu około mniej niż 7 litrów czystego alkoholu na głowę każdego mieszkańca. Ta liczba wzrosła do ponad 10 litrów. A więc mamy naprawdę bardzo wysoki wzrost spożycia. No i niewiele się z tym robi, tak? I to, co było, można powiedzieć, takim bezpośrednim impulsem dla mnie, żeby się tym zająć, to były nielegalne reklamy alkoholu w internecie, które jakiś rok temu, mam wrażenie, zalały całkowicie polski internet i nie było influencera, który by nie reklamował jakiejś wódki, whisky, piwa. A polskie prawo dość jasno mówi, że reklamowanie alkoholi mocnych, czyli mocniejszych niż piwo, jest przestępstwem, a piwo można reklamować tylko pod bardzo ściśle ograniczonymi warunkami. A więc to była taka, można powiedzieć, to była ta kropla, która przelała czarę goryczy, że się uznałem, że za to wezmę. No a potem im więcej o tym czytałem, im więcej to ten temat zgłębiałem, im więcej z ludźmi rozmawiałem, tym byłem bardziej przerażony. Ja nie jestem z domu, w którym alkohol był jakimś problemem, u mnie właściwie nie pito, ale no, po chwili dyskusji, po chwili rozmowy z bliskimi przyjaciółmi, z moimi patronami na Facebooku czy obserwującymi na Instagramie, okazało się, że właściwie no, trudno znaleźć w Polsce rodzinę, która gdzieś by tam nie była dotknięta przez ten problem. No to rzeczywiście, mam takie wrażenie, że trochę żyjemy w takiej bańce bardzo często, kiedy z jednej strony wydaje nam się, że społecznie nie mamy żadnego problemu z alkoholem, a z drugiej strony, tak jak mówisz, trudno znaleźć w Polsce rodzinie, w której czy to bliższe, czy dalsze osoby z tym alkoholem problemu nie mają, nie miały i tak dalej. Jak w tym momencie jakby wygląda polskie prawo dotyczące ograniczeń, czy to sprzedaży, czy reklamowania alkoholu? My mamy bardzo liberalne prawo, bardzo było ono zderegulowane zresztą za rządów podobno lewicowego premiera Leszka Millera, bo mieliśmy do właśnie 2002 roku dość surowe prawo w tym względzie.
To znaczy, nie wolno było alkoholu reklamować pod żadną postacią. No, myślę, że starsi obserwujący czy nasi widzowie pamiętają takie reklamy. Łódka Balls była i właśnie jakaś tam próby ominięcia tego zakazu i bardzo się troili, dwoili producenci, żeby jakoś te zakazy reklamy ominąć, ale było tej reklamy dużo mniej. Wreszcie, też co dzisiaj jest wyśmiewane, no, do początku lat 90. był zakaz sprzedaży alkoholu do godziny 13, który został wprowadzony w 82 roku. No i ta sytuacja się właśnie zmieniła dramatycznie na początku lat 90., gdy koncesje na wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przejęły od siebie samorządy. I często się mówi, że decentralizacja jest słuszna i trzeba faktycznie oddawać więcej władzy na dół, no ale tutaj samorządy faktycznie wydają te pozwolenia, jakby piekła miało nie być, i tych pozwoleń wydają bardzo, bardzo, bardzo wiele. Niestety jest to zupełnie niekontrolowany sposób się dzieje i dzisiaj mamy jeden punkt sprzedaży alkoholu na 300-400 mieszkańców. No w takim Warszawie jest więcej punktów sprzedaży niż w całej Szwecji. Potem mieliśmy obniżkę akcyzy alkoholu właśnie za Leszka Millera i tak naprawdę ta wartość tej akcyzy wróciła do tych poziomów z lat 90. dopiero niedawno. No więc alkohol jest bardzo tani stosunkowo, tak? Znaczy mamy różne produkty drożeją bardzo, znaczy większość produktów bardzo drożeje z powodu inflacji, a ta butelka wódki kosztuje ciągle 22 czy 23 zł. Co jest naprawdę dość niesamowitym osiągnięciem. Wreszcie, no, też zapamiętam za dzieciaka, no, były osobne stoiska alkoholowe, tak? Nie można było sprzedawać alkoholu w tym samym miejscu, gdzie się sprzedawało chociażby bułki, tak? Trzeba było, to była jakaś inna kasa, to było gdzieś tam w innym miejscu. No właśnie po to, żeby po pierwsze dzieciaków nie wystawiać na widok tego alkoholu, a po drugie, no, żeby po prostu ten alkohol był jednak sprzedawany pod jakąś większą kontrolą. To zostało również zlikwidowane. No dzisiaj wchodzisz do każdego sklepu małego spożywczego i tuż za kasą jest lodówka z zmrożonymi już i gotowymi do spożycia małpkami. No właśnie, no, wprowadzono małpki, chociażby to Janusz Palikot, z którym toczę bitwy i wytoczył mi proces, no, był jednym z takich innowatorów tutaj tego rynku i wprowadził na rynek te sławetne małpki, czyli alkohole mocne o pojemności 100-200 ml, które pije się po prostu po to, żeby ukryć fakt picia, tak? I pije się kto przed pracą, w podróży do pracy, czy tuż po pracy, żeby rodzina, czy właśnie pracodawca nie widział, i tych małpek sprzedaje się w Polsce blisko 3 miliony codziennie. Więc ten rynek jest bardzo zderegulowany, cena jest niska, dostępność jest bardzo wysoka, reklamy są wszędzie, no i mamy duży problem. Niedawno parlament przyjął taką prawo, które niektóre samorządy zaczęły wprowadzać, i dał możliwość samorządom wprowadzenia nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu, i faktycznie tutaj widzimy jakiś, można powiedzieć, dla mnie przynajmniej bardzo pozytywny trend, że jest coraz więcej tych samorządów, które faktycznie korzystają z tej możliwości i wprowadzają takie ograniczenia nocnej sprzedaży. Tak, ja sama jestem z pokolenia lat 90., więc ten alkohol, mam wrażenie, w takich przestrzeni publicznej był dla mnie obecny tak naprawdę od zawsze, bo poza tymi ograniczeniami sprzedaży tak naprawdę, które pojawiają się teraz, kiedy zaczynałam pić, wchodzić w dorosłość, czy nawet wcześniej, nie widziałam za bardzo tych ograniczeń i dopiero kiedy też częściowo, jakby przez jakiś czas mieszkałam za granicą, między innymi na Erasmusie w Chorwacji, to widziałam, jak to się bardzo zderza, bo w Polsce jednak jest bardzo dużo tych punktów sprzedaży alkoholu, o czym mówisz. Podałeś przykład Warszawy, gdzie jest więcej punktów sprzedaży alkoholu niż w całej Szwecji. W Rudzie Śląskiej, skąd jestem, jest za to więcej punktów sprzedaży alkoholu niż punktów sprzedaży chleba, co wydaje się absurdem, że możesz kupić w większej liczbie miejsc alkohol niż tak naprawdę jedzenie, którego codziennie potrzebujesz. I wyjeżdżając właśnie za granicę do tej Chorwacji, takie miałam dwa jakby szoki główne. Pierwsze to, że nie ma na każdym rogu sklepu monopolowego, że te sklepy monopolowe nie działają w nocy i po którejś godzinie jest taki problem z kupieniem alkoholu w sklepy, bo po prostu te sklepy nie są czynne, bo zwykle to są
typowe po prostu markety, a z drugiej zaś strony, że przy kasach nie było tych małpek. I wiem, że po prostu przyjeżdżając z Polski jeszcze na studencką wymianę, to było coś, co mnie dziwiło, bo dla mnie po prostu wódka była taką bardzo jakby produktem wszechobecnym, a tam się po prostu okazało, że nie istnieje w ogóle coś takiego i myślę, że gdzieś też mniej więcej wtedy zaczęłam wychodzić z tej swojej alkoholowej bańki, która była stworzona przez wiele jakby regulacji i tak naprawdę brak ograniczeń tego, co jest w Polsce. Jeśli się temu wszystkiemu przyjrzymy i zwłaszcza jeśli porównamy dane, czy to jeśli chodzi o picie teraz w Polsce, a na przykład jeszcze kilkadziesiąt, kilkanaście lat temu, co też jest szokujące, bo myślę, że stereotypowo takie pokolenie dziadków czy rodziców to wychowywane w PRL-u wydaje nam się, że więcej piło niż pijemy obecnie. Czy jak porównamy dane sprzedaży alkoholu i picia na osobę w Polsce z innymi krajami, no to już jest naprawdę przerażające. Wspomniałeś właśnie o tych ograniczeniach, które teraz mogą wprowadzać samorządy. Czy jeszcze są jakieś inne regulacje, które prawnie mogą być w tym momencie wprowadzone, albo jest opcja, że będą wprowadzone na przykład przez rząd w niedługim czasie, żeby zacząć sobie radzić z tym problemem? Znaczy, samorządy mają sporą władzę, no bo z jednej strony wydają koncesje, czyli wydają zgody na sprzedaż i na te punkty i niestety nie widać tutaj żadnego opamiętania, tak? To są spore pieniądze, które samorządy dostają z wydawania tych koncesji, więc nie widać tutaj takiego myślenia, że okej, okay, dobra, ja wydam dużo koncesji, a potem będę miał problem, bo będę miał sory zawalone weekendami osobami, które zrobiły sobie krzywdę, czy komuś zrobiły krzywdę po pijaku. Zresztą w samorządach widzimy też taki trend, też taka instytucja z czasów PRL-u, czyli Izby Wytrzeźwień i te Izby Wytrzeźwień są kasowane, są likwidowane z powodu oszczędności, tak? Nowy Sącz na przykład jest takim miejscem, gdzie skasowano taką Izbę Wytrzeźwień. No i to się natychmiast przełożyło na bardzo duże pogorszenie jakości opieki zdrowotnej dla reszty mieszkańców, no bo oni potem muszą się z tymi pijanymi ludźmi no, dealować, że, mówiąc młodzieżowo, czekając na pomoc właśnie lekarską, właśnie na SOR-ach czy w jakichś takich sytuacjach pilnych. Tak? Drugą rzeczą, którą samorządy mogą robić, no, to jest odległość, ustanowienie odległości od punktów edukacyjnych, tak? Czyli od przedszkol i szkół. I też potem czasami w Polsce widać jakieś takie, że nie wiem, przed przedszkolem albo przed punktem sprzedaży ustanowiono jakiegoś takiego ślimaka, żeby tam, nie wiem, żeby tak. Ludzie musieli iść dalej, dłużej, nie? To jakieś takie absurdy, nie? Czasem słyszymy o czymś takim, że właśnie... Tak, sama się z tym spotkałam, kiedy przedszkole było tak naprawdę w budynku przylegającym do punktu sprzedaży alkoholu, tylko oficjalne wejście w punkt sprzedaży alkoholu zrobili z drugiej strony, dzięki czemu tak naprawdę miejsce, które było drzwi w drzwi, wydłużyło się tam o kilkadziesiąt metrów czy więcej i już było to nagle legalne. Tak. No więc ostatnio do mnie pisał samorządowiec Suwałk, no, który mówił, że sytuacja jest u niego dość kiepska, bo właśnie chce się otworzyć, tam chyba chodziło o przedszkole albo szkołę, już nie pamiętam, ale prywatną placówkę dla dzieci i nie mogła tego zrobić, nie mogła znaleźć lokalu ta dziewczyna, bo wszędzie są punkty sprzedaży alkoholem, tak? Bo po prostu jest takie natężenie tych punktów, że po prostu nie da się w normalny sposób otworzyć placówki edukacyjnej, co pokazuje, jak bardzo mamy w Polsce odwrócone priorytety, tak? No ja przypominam, że alkohol, może to nie brzmiało dość jasno, ale to jest bardzo mocny narkotyk, tak? To nie jest marihuana, to nie są grzybki halucynogenne, to nie jest nawet LSD, co często w mediach jest pokazywane jako, prawda, jakieś bardzo ciężkie narkotyki. Oczywiście to są wciąż narkotyki, ale to są dużo słabsze narkotyki niż etanol, ale nasza kultura właśnie za pomocą kampanii reklamowych, filmów, seriali, ale nawet książek, tak, no, chociażby przypomnę taką popularną sieć, serię książek, która potem została przekuta w serial, czyli Chyłka Remigiusza Mroza, gdzie główna bohaterka jest adwokatką i cały czas jest nawalona, tak? I ona jest pozytywną bohaterką, tak? No więc ten narkotyk w Polsce jest całkowicie znormalizowany i promowany, mimo że, tak jak mówię, jest jednym z najmocniejszych, najcięższych narkotyków dostępnych człowiekowi.
No i więc a samorządy traktują ten narkotyk, jakby to były po prostu dokładnie, no jakby to były bułki, jakby to było pieczywo albo coś innego. Więc samorządy mają tutaj narzędzia do tego, ale nie korzystają z nich. No z kolei ustawodawca, my założyliśmy fundację Bezpieczna Polska dla Wszystkich i stworzyliśmy, niedługo pewnie opublikujemy ten projekt ustawy, nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości, gdzie domagamy się konkretnych bardzo zmian, jeśli chodzi o właśnie sprzedaż alkoholu w Polsce. No, w Polsce niestety wciąż obowiązuje taki bardzo liberalny pogląd, że każdy ma własny rozum, tak? I że nieistotne jest, na ludzi nie wpływa to, że coś jest dostępne na każdym rogu, nie wpływa na to na ludzi coś, że jest bardzo tanie, nie wpływa na ludzi to, że jest reklamowane na każdym rogu. Jest takie wyobrażenie ludzkiej istoty jako skończenie racjonalnej, autonomicznej i prawda, każdy tutaj, i też takie no, rozumienie właśnie wolności, które jest mi absolutnie obce, tak, i myślę, że powinno być obce każdej osobie, która jakoś identyfikuje się czy to z wartościami lewicowymi, czy tak naprawdę z prawicowymi, ale no jak to widać, niestety ten liberalizm sączony do głów no bardzo to zmienił, tak? No bo wolność moja kończy się wtedy, kiedy zaczyna się wolność innego człowieka, tak? Jeśli ktoś jest pijany, zabije kogoś na pasach, to zniszczył komuś innemu wolność. No mieliśmy ostatnio historię chłopaka, który jechał 150 km na godzinę, był kompletnie nawalony w Krakowie, tak? I on zabił siebie i trójkę swoich kolegów, tak? A mógł spokojnie kogoś innego zabić, kto był zupełnie Bogu ducha winny. No widzieliśmy, że prawie przejechał taki przechodnia, tak? Niestety takie historie w Polsce są bardzo częste. A już nie mówię o tych ludziach właśnie, którzy czekają w SOR-ach na pomoc, rzeczywiście sobie coś zrobili, nie wiem, byli w jakiejś trudnej sytuacji, mają jakiś rzeczywisty problem i przez to, że trzeba obsłużyć ludzi, którzy nadużywają alkoholu, oni muszą czekać, oni tracą zdrowie, a my wydajemy na to wszystko ogromne pieniądze, tak? Więc niestety ustawodawca nie do końca chyba to rozumie, tak? I nie widzi tego, do końca tego problemu, jakim jest właśnie ogromna dostępność alkoholu i jego widoczność w przestrzeni publicznej, tak? To jest niestety naruszenie bardzo wielu interesów, nie? Bo alkohol dzisiaj jest głównym sponsorem imprez sportowych, jest głównym sponsorem wydarzeń kulturalnych, jest wreszcie sponsorem, nie jest to specjalnie ukrywana rzecz, kampanii politycznych, tak? Ostatnio była historia właśnie z Lublina, gdzie jeden z polityków prawicy był reklamowany na billboardach należących do jednego z browarów. My możemy tylko wiedzieć, sądzić, że ta skala wsparcia nieoficjalnego polityków znaczy biznesu alkoholowego dla polityków jest olbrzymia, bo ten biznes jest warty 45 miliardów złotych rocznie budżetu, 45 miliardów sprzedaży, a jako akcyza do budżetów państwa wpływa około 13 miliardów. Tymczasem koszty są szacowane od około 30 kilku miliardów złotych dla budżetu państwa, a są takie raporty, które mówią, że jest to 90 miliardów złotych. No więc co my postulujemy? No my postulujemy po pierwsze, wydaje się to być absolutnie niekontrowersyjne, żeby faktycznie w sklepach, gdzie sprzedaje się alkohol, było monitoring, tak? Bo zakaz sprzedaży osobom nietrzeźwym i nieletnim w Polsce jest fikcją. Ten pokazuje to po prostu i nikt nie traci koncesji z tego powodu. To są przestępstwa, to są ciężkie przestępstwa, ale są to praktycznie niewykrywalne rzeczy, więc to jest taka rzecz, która moim zdaniem powinna być zrobiona natychmiast. Druga rzecz to jest zakaz sprzedaży alkoholu w nocy. Kto kupuje alkohol w nocy? Pijani. Jeśli chcesz się nawalić, jeśli chcesz sobie zrobić wieczór z alkoholem, okej, ale zrób zakupy przed godziną 22. To samo zakaz sprzedaży alkoholu przez telefon, tak? Dzisiaj jest dowóz alkoholi, gdzie nie ma de facto weryfikacji ani wieku, ani upojenia alkoholowego i wejdziesz sobie na każdą aplikację internetową, ten dowóz jest. To jest dla mnie przerażające. Trzecią rzeczą jest wprowadzenie osobnej stawki alkoholu, stawki akcyzy na tak zwane mocne piwa. Bo dzisiaj nie ma rozróżnienia między tym, czy pijesz piwo, tak jak w Czechach, tak? Struktura picia jest inna jednak, także w Czechach pije się dużo więcej słabszych alkoholi, w tym sensie, że tam piwo ma często 2% siły, czy 3% tego alkoholu, w Polsce piwa mają 5, 6, 7%, więc my chcemy, żeby były inne stawki dla akcyzowe na te mocniejsze piwa. Chcemy wreszcie zakazu reklamy alkoholi, całkowitej zakazy, żeby nie było wyłączeń dla piwa. Dzisiaj 46% Polaków tylko wie, że piwo to alkohol.
my jesteśmy tak przyprani przez propagandę korporacyjną, przez te agencje reklamowe i tak dalej, przez te ogromne pieniądze wydawane na to, że większość Polaków uważa, że piwo to nie alkohol. A średnio Polak, dorosły Polak wypija ponad 200 puszek rocznie alkoholu, dużych piw. Średnio, a przecież są abstynenci. No ja właściwie nie piję alkoholu. W tym roku piłem alkohol 2 czy 3 razy, tak, po 2 kieliszki wina, tak. To oznacza, że są ludzie, którzy piją tych puszek piwa nie 200 kilkadziesiąt w roku, tylko 500-600 i wiemy, że ten etanol, czy to w piwie, czy w winie, czy w wódce, jest, no, jest tak samo trujący, tak, oczywiście chodzi o stężenie. Więc my byśmy chcieli oczywiście również zakazu promocji i sponsorowania przez alkohol i wydarzeń sportowych i kulturalnych, ale wiemy, że bez zmiany w ogóle formy finansowania tych wydarzeń będzie to bardzo trudne do przeprowadzenia, więc w tej ustawie tego nie proponujemy. Wreszcie, no chcemy jednak ograniczenia punktów sprzedaży, tak? I wydaje nam się, że ten ograniczenie tego punktu sprzedaży samo spadnie w momencie, kiedy na przykład zakaże się sprzedaży alkoholu po godzinie 20, tak? W Litwie tak jest, tak? Wprowadzono niedawno taki zakaz, bo był ten problem już naprawdę bardzo duży alkoholowy na Litwie i tam nie można kupić alkoholu po godzinie 20, aż do godziny 8 z tego, co się orientuje, tak? I to już ograniczy w dużym stopniu sprzedaż i liczbę tych punktów sprzedaży, bo część tych punktów po prostu utrzymuje się z pijanej klienteli, tak? Więc to są różne propozycje, które my chcemy tutaj wprowadzić. No i liczymy też na to, że przed wyborami samorządowymi, jak już się te wybory parlamentarne przytoczą, też dojdzie do grubej dyskusji wokół tego, no, że będziemy zachęcać aktywistów, społeczników, radnych do tego, żeby uchwalali takie uchwały w radach miast, które właśnie będą ograniczać sprzedaż alkoholu w nocy. Tutaj chciałabym bardzo mocno podkreślić ten mit, o którym wspomniałeś jakiś czas temu, że wydaje nam się, że tak naprawdę państwo zarabia na sprzedaży alkoholu, bo przecież jest akcyza. Ale to nie jest prawda, bo koszty po prostu społeczne tego są dużo, dużo wyższe i kilkukrotnie to przewyższają, a mam wrażenie, że jednak w takiej naszej świadomości cały czas istnieje to, że tak naprawdę wysoka sprzedaż alkoholu państwu się opłaca, bo przecież jest akcyza, a to zupełnie nie jest prawdą. A te kroki, o których wszystkich mówisz, to, że na przykład wprowadzenie ograniczenia sprzedaży alkoholu zmniejsza liczbę punktów, to ja to widzę w Krakowie, gdzie od 1 lipca jest ograniczenie sprzedaży alkoholu w nocy. I część punktów sprzedaży alkoholu albo upadła, bo po prostu to były sklepy monopolowe otwarte 24 godziny na dobę i nagle w ciągu dnia tylko nie opłaca się ich prowadzić, albo część sklepów nagle przestała w nocy funkcjonować, bo okazuje się, że ta sprzedaż w nocy to tak naprawdę jest sprzedaż głównie alkoholu i to bardzo widać po centrum miasta, kiedy nie oszukujmy się, że jak jesteśmy gdzieś w okolicach rynku w Krakowie, no to mało kto w tych wszystkich nocnych sklepach kupował coś innego niż alkohol, ewentualnie papierosy. Jak w takim razie, jeśli dostrzegamy ten problem, możemy z nim jakby walczyć już teraz? Jak zgłaszać na przykład reklamy nielegalne alkoholu, albo jak zacząć działać, żeby w mieście było wprowadzone ograniczenie sprzedaży alkoholu? Zachęcam wszystkich do odwiedzenia naszej strony, jeśli chodzi o reklamę alkoholu. To jest www.posprzątajmyalko.pl i tam jest wzór zawiadomienia do prokuratury, gdzie właśnie można zgłosić takie nielegalne reklamy w internecie, czy to będą właśnie reklamy. Oczywiście najłatwiej udowodnić reklamę wina, nie wiem, jakiegoś prosecco, wermutu czy wódki, tak? Bo po prostu ustawodawca jasno powiedział, że jest to przestępstwo i tutaj nie ma w ogóle kwestii takiej. Ewentualnie może być ten problem, że prokuratura będzie chciała umorzyć śledztwo z powodu, nie wiem, niskiej szkodliwości czynu, ale my też wtedy prosimy o wysłanie nam takiej informacji. My te rzeczy na bieżąco przekazujemy ministerstwu, które obiecało, że będzie w takich sprawach ingerować, bo mamy już przetarte szlaki z kazaniem pana wojewódzkiego, pana Palikota i pana Musiała i pani... nie pamiętam nazwiska tej dziewczyny, bo nie chcę przekręcić, bo te influencerki mi się trochę mylą, więc nie chcę tu jest skrzywdzić. Tak, myślę, że chodzi o Mafaszyn, ale nie pamiętam też jej nazwiska tak, poza... Mafaszyn.
mafiosi. Tak, dostali kary. Te kary nie są co prawda za wysokie, ale już widzimy, że jednak firmy się i influencerzy dużo bardziej się boją tych reklam zamieszczać. Teraz chodzi o to, żeby po prostu tutaj ta kwestia była, no jakby, żeby w internecie naprawdę zapanowały jakieś zasady minimalne. I jeśli chodzi o, to dotyczy to też promocji i my będziemy też, obserwujemy rynek, bo nie wolno robić promocji alkoholu, które zachęcają do nadmiernego spożycia, tak? Więc obserwujemy ten rynek, mamy przygotowane zawiadomienie również, jeśli chodzi o promocje w stylu kup 5 browarów, 5 zostaniesz w gratisie. Takie promocje również są przestępstwem i jeśli macie, widzicie coś takiego, to zgłaszajcie się do mnie, czy przez maila fundacji, czy wprost do mnie na Instagramie, czy na Facebooku, to chętnie pomogę. Mogę poprowadzić taką sprawę. Jeśli chodzi o zakaz sprzedaży alkoholu, to jest to uchwała gminy. I uchwała gminy, my mamy narzędzie od jakiegoś czasu, które jest czymś takim jak inicjatywa uchwałodawcza i umożliwia zorganizowanie, no jakby przedstawienie radzie gminy, czy to może być rada miasta, tak, to może być rada gminy, no w zależności w jak dużym miejscowości mieszkacie, czy jest to wieś, czy jest to miasteczko, czy duże miasto. I tam jest, w zależności od progu liczby mieszkańców, jest od 100 do 300 podpisów trzeba zebrać, to jest naprawdę niewiele tak naprawdę, gdzie faktycznie ci radni mają obowiązek potem nad taką uchwałą, że tak powiem, się pochylić i odpowiedzieć na taką uchwałę. Oczywiście to nie jest zobowiązanie wobec nich, że będą musieli zagłosować za, ale wydaje się, że jest to coś, co bardzo, tak jak mówiłaś, polaryzuje i dzięki temu jest w stanie wywołać dyskusję. I nawet jeśli coś by się takiego nie udało zrobić, to przynajmniej będzie wysłany bardzo mocny sygnał do radnych, że nie chcemy większej ilości już punktów sprzedaży, że nie chcemy, żeby było łatwiej kupić alkohol niż piwko, przepraszam, niż bułkę. Więc to jest przynajmniej jakiś zarzewie jakiejś dyskusji. My przygotowaliśmy taki projekt uchwały i będziemy go publikować niedługo w internecie, ale czekamy z tymi głównymi krokami. Tak naprawdę wydaje nam się, że chociaż może jest to złe postawienie sprawy, na wybory parlamentarne, żeby już to się przetoczyły, te wybory parlamentarne, i wtedy będzie trochę miejsca. Mamy taką nadzieję przynajmniej na jakąś dyskusję wokół tego, co się dzieje w samorządach, bo samorządy po prostu, no, mamy wrażenie, że samorządy nie działają tak, jak często nam się wmawia, tak, że często się mówi, że reforma samorządowa nam się udała. No, można powiedzieć, że z wieloma rzeczami się udała, tak, jeśli chodzi, nie wiem, o wydawanie numerów rejestracyjnych, czy jeśli chodzi o jakieś sprawy dotyczące meldunków, no nie wiem, takich rzeczy prostych, no to faktycznie, ale gdy już chodzi o jakieś bardziej złożone problemy społeczne, czy to będzie patodeweloperka, czy to będzie smog, czy to będą inne rzeczy, to te samorządy sobie rady nie dają albo nie chcą dać rady. Więc to może być po prostu forma, no, jakiejś dyskusji wokół problemów, realnych problemów mieszkańców. No, ja ostatnio brałem udział na spotkaniu z Rafałem Trzaskowskim w dzielnicy Śródmieście w Warszawie. I myślałem, że to nie dopuszczono mnie do głosu, bo tam nie było jakby czasu, czy nie dano mi numerka, nie wiem, nie chcę mówić, że to było jakby celowe, ale faktycznie nie miałem możliwości zabrania głosu. Ale ja byłem zszokowany, że większość wypowiedzi, które słyszałem, jak byłem na sali, od wyborców Trzaskowskiego, to nie byli wyborcy PiS-u, to byli fani Trzaskowskiego. I większość tych wypowiedzi w dzielnicy Śródmieście w Warszawie dotyczyło tego, kiedy wprowadzisz zakaz nocnej sprzedaży alkoholu, bo tu się nie da żyć. I rzeczywiście tak jest, że gminy mają też możliwość ograniczenia tego, gdzie ten zakaz jest. To nie musi dotyczyć od razu całej gminy czy całego miasta. To może on dotyczyć na przykład, nie wiem, tylko okolic Śródmieścia, tak? Albo nie wiem, Starego Miasta, albo nie wiem, gdzie jest ten ruch imprezowy większy, tak? I my będziemy się czegoś takiego w Warszawie domagać, tak? Że przynajmniej w tym Śródmieściu taki zakaz był wprowadzony. Więc zachęcam wszystkich i każdego i każdą, żeby się dokontaktowali ze mną i żeby wykorzystywali takie narzędzie. W Krakowie było, o tyle jest jeszcze prostsza sytuacja, to faktycznie Kraków tutaj, można powiedzieć, z tych dużych miast przetarł pierwsze szlaki, ale w Krakowie ogólnie jest fajnie, bo jeszcze wcześniej przeszła inna uchwała, że można zbierać podpisy pod tego typu inicjatywami w internecie. No to już jest w ogóle Tak. bajka, tak? Bo można już po prostu, nawet nie wychodząc z domu, za pomocą profilu zaufanego, co jest bardzo proste, bo każdy, kto ma bankowość elektroniczną, może to zrobić, podpisać się pod projektem uchwały. I w Krakowie
był projekt uchwały dotyczący likwidacji spółki, która produkuje, tworzy, nie wiem jak to nazwać, dwie stacje telewizyjne samorządowe, co jest jakimś po prostu Bizancjum i niesamowitą aberracją. I generalnie faktycznie... są trzy. Bo jeszcze jedna w Centrum Kultury. Okej. I to były zebrane, te były podpisy były zebrane przez internet, tak? No więc to w ogóle już nie jest żaden problem, tak? Więc to jest narzędzie, które jest bardzo ciekawe i wydaje mi się, że przed wyborami samorządowymi radnym będzie ciężko głosować przeciwko tego typu uchwałom zgłaszanym przez mieszkańców. No i zachęcam, jakby z doświadczenia wiem, że najlepiej takie rzeczy się robi w koalicjach, czyli tworzenia różnych jakichś, nie wiem, właśnie porozumień między często podmiotami, które nie są być może na, w innych sprawach mogą się nie zgadzać, tak? Ale gdzieś tam na przykład się zgadzają, czy to na przykład nie będą, nie wiem, środowiska religijne, tak? Czy to będzie jakieś, prawda, bardziej konserwatywne, właśnie z bardziej takimi progresywnymi, miejskimi środowiskami, tak? Wszystkim zależy na tym, żeby w naszych miastach dało się spokojnie żyć, żeby nie budziły nas wrzaski nocą, żeby rano jak wychodzisz na spacer, to żeby nie musiał uważać, czy rozbite szkło zrani twojego pupila, czy twoje dziecko, co niestety dzisiaj jest normą, tak? Jakby jak się wychodzi po weekendzie, czy w weekend na w Warszawie, w Śródmieściu, na ulicę, chociaż podejrzewam, że nie tylko w Śródmieściu, no to ten bałagan jest ogromny i to też powoduje gigantyczne koszta, bo ktoś to musi sprzątać i to wszystko idzie z naszych podatków, więc naprawdę korzystajmy z tych narzędzi, które daje demokracja bezpośrednia i próbujmy tych radnych i radne po prostu tutaj no, przynajmniej zmusić do tego, żeby zabrali głos i odbyli jakąś dyskusję na ten temat. Tutaj chciałam jeszcze na chwilę do tego Krakowa się odnieść, że rzeczywiście widzę na przykładzie w Krakowa, że ta cyfryzacja bardzo ułatwia demokrację bezpośrednią, bo można się podpisywać online pod inicjatywami obywatelskimi, inicjatywami uchwałodawczymi od początku tego roku, no czyli to jest niecały w tym momencie 7 miesięcy, no a tych uchwał już kilka zostało zaproponowanych, no i to jest zdecydowanie większa w tym momencie popularność niż to było wcześniej. W wielu gminach w ogóle tak naprawdę ludzie nie korzystają z obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Też wiem, bo kiedyś zbierałam podpisy, że podpisy się tak naprawdę na ulicy bardzo trudno zbiera, zwłaszcza odkąd jest RODO, to ludzie mają bardzo duży problem z podawaniem PESEL-i, a w tym momencie, kiedy podpisujemy się online, to jest dużo większa tego wszystkiego łatwość, chociaż akurat ograniczenie sprzedaży alkoholu w ten sposób nie zostało wprowadzone, no to przedtem prowadzono konsultacje społeczne, które też chociaż częściowo były prowadzone online i tam między innymi można było się wypowiedzieć na ten temat, w jakich godzinach, czy w ogóle chcemy tego ograniczenia sprzedaży, a jeśli tak, to w jakich godzinach. I z tego co wiem, to ten zakres godzin jest w tym momencie nie ten najszerszy, który tam był możliwy do głosowania, bo tam było nawet do 6 rano, w tym momencie jest do 5 czy do 5.30. Bo też dużo osób opowiedziało się po prostu za tym mniejszym jednak ograniczeniem nocnym. No i mam wrażenie, że pomimo tego, że to ograniczenie sprzedaży alkoholu jest w tym momencie kilkutygodniowe, no to już widać tego plusy, jak się przechodzi przede wszystkim przez centrum miasta, bo kto był w Krakowie albo kto jest z Krakowa, no to wie, że Szewska czy Floriańska zawsze po prostu weekendy pływały małpkami i jakimiś butelkami, no a w tym momencie jest tego zdecydowanie mniej, bo nie ma gdzie kupić tego alkoholu i szybko wypić w oczekiwaniu do wejścia na przykład do jakiegoś klubu, baru i tak dalej, więc to naprawdę przynosi korzyści też po prostu mieszkańcom, którzy chcą spędzać gdzieś czas i niekoniecznie właśnie się nawalić. I sam konsument, myślę, też przynosi korzyści, tak. Bo umówmy się, to naprawdę, czy ile razy ja słyszałem, jak rozmawiałem z ludźmi, tak, że ja nie byłem jakoś, może często miałem takich sytuacji, tak, ale że no byliśmy gdzieś tam u kolegi i powstał pomysł, już byliśmy nawaleni, powstał pomysł, że pójdziemy do nocnego, jeszcze kupimy sobie flaszkę, a potem ktoś złamał nogę, nie, albo coś takiego, nie? Tak, i tak. Że to jakby, że naprawdę, no w sensie większość tych zakupów jest robiona w stanie upojenia i nie robimy wtedy, nie zachowujemy się wtedy normalnie, nie zachowujemy się wtedy tak jak
zazwyczaj, więc no, ognista woda no, to naprawdę zmienia stan świadomości, sprawia, że ryzykujemy dużo bardziej, jakby, że podejmujemy decyzje, których byśmy normalnie nie podjęli, więc naprawdę jest to dla wszystkich jest to bardzo korzystne. Tak, już nie mówiąc o tym, że rzeczywiście alkohol bardzo źle wpływa i ja sama po prostu czuję, jak źle wpływa na mój organizm, odkąd jakby też piję dużo mniej i mam wrażenie, że każdy powinien sobie przeprowadzić taki eksperyment, żeby nie pić na przykład przez kilka tygodni. Jeśli ktoś ma z tym problem, no to myślę, że to już jest znak, że jest problem generalnie. No i jak po tych kilku tygodniach się ktoś napije, no to widać, że ten alkohol dużo bardziej negatywnie wpływa, niż nam się wcześniej wydawało. No, bo jest większa szansa na kaca, dużo jakby wcześniej będzie szumiało w głowie, będzie następny dzień najpewniej wyjęty z życia i tak dalej. Więc myślę, że to, jak negatywnie jakby alkohol potrafi wpływać w ogóle na organizm, na zdrowie, no to jesteśmy we własnym zakresie w stanie przetestować, już też nie mówiąc o długofalowych konsekwencjach, które niekoniecznie muszą być alkoholizmem, ale zwiększanie ryzyka wielu, wielu innych chorób, między innymi nowotworowych, przez regularne spożywanie alkoholu. No, dokładnie tak. No, jest to naprawdę człowiek, jeśli pije tak właśnie regularnie, tak, nie wiem, dwa razy w tygodniu, czy coś, to nabywa taką odporność organizmu, tak? Ale to nie oznacza, że to nie wpływa na ciebie źle, więc jak sobie zrobisz przerwę, jak ja sobie zrobiłem przerwę taką dwumiesięczną i potem wypiłem właśnie dwa wina, to następnego dnia byłem po prostu nieprzytomny, tak? I wtedy rozumiesz, jak to naprawdę wpływa na ciebie negatywnie. Plus oprócz tych chorób to też jest depresant, tak? I mówimy tyle o problemach psychologicznych i psychicznych ludzi, młodzieży szczególnie, a nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo negatywnie wpływa alkohol właśnie na samopoczucie. No to z pewnością, bo jednak też alkohol kulturowo kojarzy nam się z zabawą, więc trudno jest go na co dzień utożsamiać z depresantem tak naprawdę. Jednocześnie wiem, że jakby niespożywanie alkoholu czy zrobienie tego eksperymentu sobie z niepiciem może być bardzo trudne kulturowo, bo sama się z tym bardzo często spotykam, kiedy teraz zdarza mi się odmawiać alkoholu, bo po prostu nie chcę pić, więc przecież skoro nie prowadzę samochodu i nie jestem w ciąży, to dlaczego nie chcę się napić alkoholu, bo dla wszystkich to jest totalnie oczywiste. Łącznie z tym, że się po prostu spotkałam, że na talerz nikt nie nakłada jedzenia, jeśli się po prostu nie chce, ale na jakichś tam imprezach rodzinnych czy nierodzinnych, ale po prostu polewać, to na chwilę zniknęłam z pokoju i już miałam polany alkoholu, bo nie przyjechałam właśnie samochodem, nie jestem w ciąży, więc to było oczywiste, że na pewno będę chciała pić i nikt się mnie nie pytał w ogóle o zdanie, więc na pewno to ograniczenie picia w takiej kulturze, jaką mamy, też jest po prostu bardzo trudne, bo dla wszystkich się wydaje, no tak jak mówię, oczywiste, że wszyscy chcą spożywać alkohol. No tak, dlatego tym bardziej warto takie działania właśnie, jak te uchwały podejmować, no bo to jest taki głos, no nie, chwilę, jest milcząca duża część przynajmniej, a może nawet większość, która wcale się z tym nie zgadza, tak? I jakby i zmieniajmy tę kulturę też za pomocą narzędzi właśnie demokracji bezpośredniej, bo w kulturze oczywiście wszystkie te rzeczy są zaklęte, tak? Tak. No i tak jak też wcześniej mówiłeś, poza tym zgłaszaniem, poza inicjatywą uchwałodawczą jest też opcja po prostu zgłaszania tych rzeczy, które są nielegalne, bo raz po prostu internet jest zalany reklamami, a dwa po prostu pojawia się masa tych wszystkich promocji. Myślę, że to jest zwłaszcza zauważalne w jakimś okresie długich weekendów. Zbliża nam się 15 sierpnia, bo wcześniej to myślę, że gdzieś przy Bożym Ciele, przy Majówce, to jest zawsze po prostu masa i najczęściej to nie jest jedno piwo, drugie gratis albo 50% taniej, tylko na przykład 12 plus 12 gratis, a to są ogromne ilości i sama się z tym spotykam, kiedy spotykam się ze znajomymi, że to często jest tak, że na przykład jedna czy dwie osoby po prostu się zrzucają na tą ogromną ilość i jakby nie było tej promocji, no to nikt by z nich tak naprawdę nie skorzystał, a one też zachęcają do tego, no skoro mogę kupić dwa razy więcej w tej samej cenie, no to kupię, a potem jak jest, to już się z tego korzysta. No tak, ale to też pokazuje, że najdroższe właśnie w produkcji piwa, tego przynajmniej tego, że tak powiem, niższej jakości, jest butelka i etykieta. I ten wywar, który jest w środku, jest naprawdę bardzo tani, tak, do produkcji. Więc to też pokazuje, jakie to jest jakości, co to jest za syf, którym nas karmią, że piwo na takiej promocji kosztuje potem butelka złoty 50, tak, no, czyli mniej niż woda.
Tak. Właśnie. A właśnie to, co mówiłem. Kajtek! To myślę, że właśnie ten temat alkoholu mamy tu trochę zakończony, chociaż też wiemy, że póki nie będą wprowadzone regulacje i póki mamy taki społeczny problem z alkoholem w Polsce, no to ten temat też nie będzie zakończony. Myślę, że tutaj dla wielu słuchaczy, słuchaczek może to być taki wstęp jakby do dyskusji czy do przemyśleń na ten temat, a jeśli jesteście już za ograniczeniem sprzedaży alkoholu i dostrzegacie ten problem, no to pora zacząć działać. Tutaj podaliśmy kilka możliwości, instrumentów, narzędzi, jak można zacząć reagować na ten problem, bo w tym momencie mamy już tę możliwość i tak naprawdę jeśli zaczniemy z tych możliwości korzystać, to może też uda nam się uruchomić ten dyskurs publiczny na ten temat, bo też wiem, że nie wszystko jednak jest w naszych rękach, tylko część opcji, to spora jest w rękach rządzących. Wyciszyłeś mikrofon. Więc działajmy i do przodu, bo trzeba zmieniać świat i wszystko jest połączone. Kultura Tak. to polityka, polityka to kultura. Tak. To dzięki bardzo za rozmowę. Myślę, że my się jeszcze spotkamy tutaj na kanale w dwójkę porozmawiać na inne tematy, a póki co zachęcam Was w takim razie i do wchodzenia na Twoje strony i profile w mediach społecznościowych, gdzie rozszerzasz temat problemów alkoholowych, i na stronę lubbezpośrednio.pl i do subskrybowania kanału, gdzie też mówimy o różnych narzędziach demokracji bezpośredniej. I do zobaczenia w takim razie w działaniu.